Witam Ciebie serdecznie, Rybo, w tym czytaniu kart Tarota, w którym dowiemy się, z kim połączy Ciebie uczucie, kim będzie ta osoba, z którą wejdziecie już w tą bliższą relację razem, opartą na pozytywnych emocjach, jakie będą okoliczności Waszego poznania i może także karty powiedzą ewentualnie o czasie, kiedy będzie to miało miejsce. Teraz, moja droga Rybo, zobaczymy także, jakie będą ewentualne przeszkody na Waszej drodze, a także na koniec, jak dalej będzie ta relacja się, od samego takiego momentu, gdzie już będziecie razem, będzie dalej się rozwijała. Jak będzie rokowała na przyszłość. O, tak to nazwijmy. Droga Rybo, teraz jest dobry czas, żeby przypomnieć o zostawieniu lajka, o tym, żebyś rozważyła, czy nie warto zasubskrybować kanału, ale patrzmy, co tu karty mówią o tej osobie, o tej sytuacji. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, jest to karta arcykapłanki. Arcykapłanka mówi o tym, że tej osoby raczej jeszcze nie znasz, Rybo, tak? To nie jest ktoś, kto jest w Twoim otoczeniu, to nie jest jakiś znajomy znajomego, to nie jest ktoś, kogo znasz. Okej, znajomy znajomego to może być, tak? Żeby nie było. Ale czy znajoma znajomej, ale to nie jest osoba, z którą już miałaś jakąś styczność, z kim byś w jakąś taką relację weszła, czy macie znajomego, macie siebie w znajomych na Facebooku i tak dalej, więc okej, jest szansa, że tam macie wspólnych znajomych, ale ty o tym nie wiesz i ona prawdopodobnie, ta osoba także nie. Więc to jest ktoś zupełnie nowo poznany i teraz ja tu, Rybo, jeszcze widzę coś ciekawego. Widzę ciekawego, ale może być trochę, zrozum, że może być to troszkę smutne. Mamy tu dwójkę mieczy i dwójka mieczy mówi o okresie, kiedy będzie to poznanie miało miejsce. Dwójka mieczy wskazuje na taki czas w Twoim życiu, gdzie nie będziesz się czuła najlepiej. Tak, gdzie będzie może to spowodowane tym, że wyjdziesz także z jakiejś znajomości krótkotrwałej, bo niepowiązanej uczuciem, bo to jest ta następna relacja, w której to uczucie będzie prawdziwe, ale będzie może jakaś porażka, będzie jakiś moment, w którym będziesz się czuła naprawdę nie najlepiej, mając takie wrażenie, że czasami takie do nas wrażenie trafia, gdzie nie wiemy, jak to będzie w przyszłości, czy w ogóle jeszcze coś dobrego nadejdzie. I ta dwójka mieczy mówi właśnie o tym czasie, gdzie tej chwili zwątpienia, tak? Tej chwili zwątpienia, Rybo, to jest możliwe, że ta chwila zwątpienia jest niebawem, może ona będzie za jakiś czas. Ja nie mówię, że to jest jakoś długotrwałe, ja też nie mówię, że to od razu jest oznaka tego, że czekają Ciebie jakieś straszne czasy, czy coś takiego. Taka chwila zwątpienia może się trafić w każdym momencie. Ona, tak jak mówię, jest po prostu chwilą, tak? To jest jeden taki moment, kiedy czujemy się naprawdę niefajnie i wtedy wydaje się, że ta osoba faktycznie się pojawi. Warto by było, jeżeli korzystasz na przykład z tych aplikacji takich, tam próbujesz poznać przez ten internet te nowe osoby, bo powiedzmy sobie szczerze, obecnie najczęściej nowe osoby poznaje się w taki sposób, to warto, żeby to zwątpienie też nie powstrzymało Cię przed chociaż jakimiś staraniami, bo widzę właśnie, że ten człowiek pojawi się w tym niespodziewanym momencie. On czy ona odezwie się, czy odpowie na jakąś tam zaczepkę, czy cokolwiek. Pojawi się w czasie, kiedy Ty już nie będziesz miała specjalnie może nawet nadziei, że się pojawi. I widzę, że wejdzie dość tak, wjedzie na tym białym koniu, tu nawet na tej rycinie karty rycerza pucharów, ten rycerz jest na białym koniu, jak ten rycerz na białym koniu. I faktycznie ten człowiek i ten pierwszy kontakt, to będzie, ja nie powiem, że od razu zakochacie się od pierwszego
pierwszego wejrzenia, to nie jest, nie żyjemy w bajce niestety, chociaż fajnie by było czasami. Niemniej jak się poczyta niektóre bajki, to ja bym w nich żyć nie chciał, szczególnie w tych braci Grimm, ale ten człowiek od razu tak odmieni to poczucie, to tak rozwieje to poczucie zwątpienia, zainteresuje cię od razu ten kontakt, ta rozmowa, będziecie mieli wspólne tematy, będzie, no, zaiskrzy, tak najzwyczajniej w świecie zaiskrzy i będzie to widać już od samego początku, nawet jeżeli to będzie tylko przez ten internet, także będzie czuć, że jest coś fajnego i to dalej, także moja kochana rybo, przełoży się na też kontakt potem taki fizyczny, tak? Na ten kontakt już taki w spotkaniu, czy może nawet, wiesz, to może być to spotkanie od razu. To ja tak mówię o tym internecie jako najbardziej prawdopodobnej opcji, ale ten ktoś może się też pojawić tak po prostu, tak? W kontakcie od razu, w świecie realnym, tak? W odpowiednich okolicznościach. Ale widzę, mamy tutaj kartę Króla Pucharów, która wskazuje na to, że ten człowiek po prostu jest dość dostrojony emocjonalnie. Co ja przez to rozumiem? Jest to człowiek, który faktycznie ma duże serce, jest kimś, kto nie boi się wzruszeń, jest to ktoś, kto też daje dużo tego ciepła i to czuć. Dlatego mówię, że nawet w tym kontakcie już takim fizycznym, tak, w tym kontakcie twarzą w twarz, będzie czuć, że to jest ktoś, kto faktycznie słucha, kto faktycznie interesuje się także emocjami tej drugiej strony, jest kimś empatycznym. To jest chyba taka główna cecha, na którą wskazuje Król Pucharów i widać, że to nie jest ktoś, kto jest totalnie egoistyczny, czy jest narcyzem ani niczym takim, albo narcystką w formie żeńskiej. No nie wiem, czy tak można powiedzieć, bo to chyba od imienia narcyz, tak, z mitologii greckiej, ale Nie wiem, czy jest żeńska forma tego imienia. Więc ten człowiek będzie od razu, widać, będzie biło od niego to ciepło, czy od niej to ciepło, tak? I także zainteresowanie tobą. Czwórka buław jest potwierdzeniem tego, łączy się z tym jak najbardziej, rybo, że ten kontakt, ta wasza rozmowa, te wasze randki, to jak potem będzie się ta relacja rozwijała, będą bardzo radosne. Będzie tu naprawdę dużo takiego ciepła, dużo takiego uśmiechu, tak, z tego kontaktu, więc najwyraźniej będzie powód do tego uśmiechu, czyli może tu jakieś dowcipy, tu może mile spędzony czas, takie rzeczy, które wy razem będziecie robić już, dostrojone do siebie, gdzie te rzeczy wam obojgu będą sprawiały tą radość. Więc chodzi o takie połączenie, że nie będzie tak, że ty jesteś jakimś bardzo ruchliwym człowiekiem, który uwielbia sport, a ta druga strona nie będzie specjalnie ruchliwa, będzie leżała na kanapie. To by ogólnie był problem sam w sobie już, jeżeli chodzi o dostrojenie dwóch osób do ewentualnej relacji. Tu widać, że będziecie lubić te same rzeczy i od razu od samego początku będziecie robić te rzeczy, które będą po prostu wam sprawiały radość. To mogą być zwyczajnie proste sprawy. To może być właśnie oglądanie seriali wspólne, które bardzo lubicie i bardzo lubicie te same seriale, tak? Chodzi o to, że nawet w tych prostych czynnościach będzie widać to takie porozumienie, a tym samym będzie to powodem do cieszenia się. Karta czwórki buław nawet czasami wskazuje na tą osobę, która jest tym naszym bliźniaczym płomieniem, tak? W niektórych okolicznościach. Ja nie mówię, że dokładnie będzie tak teraz, ale jest to możliwe. Giermek mieczy wskazuje za to na pewien taki problem, na pewną taką rzecz, która będzie tą rysą na tym idealnym scenariuszu, na tej idealnej sytuacji. Nie może być pięknie, pięknie będzie, ale nie może być idealnie, tak? Zawsze jest jakiś tam malutki problemik i tutaj faktycznie on będzie, który będzie się wiązał z tym kimś, tak? Może to będzie odległość, może to będzie jakoś to, że ta osoba dużo pracuje, może ta osoba będzie
będzie miała już rodzinę, którą się opiekuje, i to rodzinę w tym sensie, że po rozwodzie, tak, po rozstaniu się, tu nie ma jakichś, nie wiem, ukrytych tajemnic i tak dalej, nawet pomimo tej arcykapłanki, nie. Chodzi o to, że no, będzie jakieś zobowiązanie, jakaś taka rzecz, która, no, wiesz, tobie no, nie do końca będzie się to podobało, że tak jest, ale też ciężko będzie coś z tym zrobić, tak? Trzeba będzie to przełknąć najzwyczajniej w świecie. No, czasami tak jest, nie ma, tak jak mówię, świata idealnego, fajnie by się chciało, ale zawsze jest, nawet w najlepszej powieści, to antagonista czyni tą powieść, tak? Więc w tym wypadku ja nie mówię, że tu będzie jakiś człowiek stwarzający problemy, ale no, musimy mieć te wyzwania, nie? Musimy mieć wyzwania na drodze. Tym bardziej, że wy, jako już w drodze do stworzenia tej relacji bliskiej, wy nie będziecie mieli specjalnie przeszkód, tak? Jest w pozytywnej orientacji, bo w tej talii, taka ciekawostka, karty są ułożone no, chaotycznie, więc mogą się trafić także odwrócone. Taka ciekawostka. Ale akurat w tym wypadku wyszły one w normalnej pozycji i mamy szóstkę mieczy i mamy asa buław. Wiesz co, Rybo? Nie ma tutaj żadnej przeszkody. Ewentualnie bym powiedział, że przy tej szóstce mieczy ten moment takiego przejścia z życia tego codziennego, tego, co, do czego się przyzwyczaiłaś, Rybo, może sprawiać pewien taki dyskomfort, tak? Będzie trzeba się dostosować do nowych realiów, ale no wiesz, ty będziesz chciała się dostosować do tych nowych realiów, Rybo, więc no, w tym wypadku jest to motywacja, która chyba to pomoże przezwyciężyć, nie? Może trzeba będzie zmienić grafik dnia, może trzeba będzie troszkę poruszać w swoich planach, ale no to w dobrym celu, nie? W kierunku czegoś dobrego. Więc to chyba nie będzie aż specjalnie tak trudne. I teraz tak, karty mówią o dalszej waszej relacji całkiem dobrze dalej, tak? Nie widzę żadnych jakichś poważnych przeszkód, chociaż no, to jest przeszkoda do tego, żebyście byli razem, a tutaj by były ewentualnie przeszkody, które mogłyby wam się na drodze pojawić w przyszłości. Mamy Giermka Pucharów, mamy Króla Pucharów, więc ten Król Pucharów tutaj cały czas jest. Widzę, że nawet jak będziesz miała, Rybo, jakieś obawy, będziesz miała jakieś, nie wiem, wątpliwości czy coś takiego, to ten człowiek tą swoją empatią będzie wkraczał i będzie rozwiewał te problemy, raczej wątpliwości, będzie rozmowa, będzie zrozumienie, tak? Będzie wzajemne zrozumienie tego. Często jednak w związku, mam wrażenie, brakuje, w związkach po prostu, ale Giermek Pucharów jeszcze mówi o tym uczuciu, które będzie kwitło, takim od tego początkowego zauroczenia, dalej, a także o radości, którą ta relacja będzie ci i wam tak naprawdę sprawiała razem. Karta głupca i karta dwójki denarów tutaj się także pojawia i to jest jednak, Rybo, taka kluczowa rzecz, którą tu karty poruszają, a mianowicie, że ten stan takiego, wiecie, waszego spotykania się, bycia razem, no, czerpania z tego jak najbardziej radości, będzie trwał całkiem długo, ale będzie trwał w takim niezmienionej formie. Może tak ty, tak jak i on, czy ona, będziecie obawiali się wykonać jakiś taki konkretny krok, taką jakąś konkretną rzecz, się na nią zdecydować, która by no, pchnęła to na taki wyższy poziom, tak? Żeby wejść na ten wyższy etap tego związku, tej relacji. I tak będzie się utrzymywało przez pewien czas. Kto jest głównym tu powodyrem tego, że nie będzie takiej inicjatywy? Podejrzewam, że wy oboje. Tak, wy oboje. Nie będzie tak, że tylko jedna osoba będzie, nie wiem, niedostępna emocjonalnie, bo zupełnie niedostępności emocjonalnej tu nie widzę, no chyba, że tego się po sobie spodziewacie. No to już inna trochę kwestia. Ale ten
czas takiego lekkiego, tej lekkości bytu, tak, tej lekkości tej relacji, ja nie powiem, że się skończy, w żadnym wypadku nie chodzi o to, że się skończy, ale stanie przed takim no, konkretnym wyzwaniem, kiedy faktycznie pojawi się konieczność, no może nie konieczność, ale samo z siebie wyjdzie to, że trzeba będzie podjąć już taką, no, męską decyzję. Nie mówię, że tylko męską. Staram się unikać takich właśnie szowinistycznych trochę stwierdzeń, ale chodzi o to, że no mimo wszystko w języku naszym, naszej mowie polskiej kilka takich jest, nie? Zwrotów. Ale wiecie, o co chodzi. Trzeba będzie podjąć ważną decyzję i ta decyzja będzie właśnie o tym wyjściu na wyższy poziom. Czyli ja bym jako przykład mógł dać to, że będziecie się spotykali, będzie fajnie, będzie wszystko przyjemnie, ale w pewnym momencie pojawi się decyzja, czy zamieszkamy razem. Tak? Czy to jest ten czas? No i wtedy otworzy się dopiero już taki nowy, zdecydowanie bardziej poważny rozdział tej relacji. Więc tak naprawdę ja bym widział to jako taką normalną, fajną drogę do stworzenia dobrego związku, no bo ostatecznie w naturalny sposób ta decyzja się przed wami pojawi, a to jest całkiem normalne, że kiedyś się, no niekoniecznie ta decyzja, ale podobna będzie musiała pojawić, żeby pójść do przodu w tym związku, w tej relacji. Droga rybo, rozkład dla ciebie na to uczucie, na tą przyszłą relację, która będzie już właśnie oparta na miłości. Ja jestem Kosmo Jankowski, bardzo dziękuję ci za twój czas. Mam wielką nadzieję, że pamiętasz o tym lajku, o tym, żeby rozważyć subskrypcję i mam także wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!